Rysunek, który wcześniej tutaj przygotowałem, przedstawia okrąg jednostkowy, czyli to jest taki okrąg, którego promień jest równy dokładnie 1. Dodatkowo narysowałem tutaj układ współrzędnych, osie układów współrzędnych X i Y, w taki sposób, że początek układów współrzędnych znajduje się dokładnie w środku okręgu. Lub inaczej, środek okręgu znajduje się w początku układów współrzędnych, a zatem odległość od początku układów współrzędnych, do dowolnego punktu na obwodzie okręgu jest równa 1, dlatego że to jest po prostu równa, równe promieniowi. Ta odległość od środka okręgu do dowolnego punktu na obwodzie to jest dokładnie promień okręgu. No dobrze, teraz spróbujmy zobaczyć, jakie są współrzędne punktów przecięcia okręgu z osiami układów współrzędnych. Zacznijmy od tego punktu. W tym punkcie współrzędna x jest równa. 1, dlatego że przesunęliśmy się od początku układów współrzędnych w prawo dokładnie o 1. Natomiast nie przesunęliśmy się względem początku układów współrzędnych ani trochę w górę, ani trochę w dół. Czyli współrzędna y, która jest odpowiedzialna za przesuwanie się w kierunku pionowym, będzie równa 0. Teraz ten punkt będzie miał współrzędne 0. Dlaczego 0? No dlatego, że w kierunku x pierwsza współrzędna mówi nam, o kierunku x, czyli prawo-lewo. Nie przesunęliśmy się ani trochę. Zostaliśmy po prostu na osi y, więc współrzędna x będzie równa 0. Natomiast współrzędna y będzie równa 1, dlatego że ta odległość od początku układów współrzędnych do tego punktu jest równa 1, dlatego że okrąg ma promień 1. Jedźmy dalej. Weźmy ten punkt. Jakie są jego współrzędne? No tym razem przesunęliśmy się w lewo o 1, czyli współrzędna x będzie równa minus 1. Ta strzałka pokazuje nam, który jest kierunek dodatni. Jak idziemy w przeciwną stronę, to musimy współ... obdarzyć współrzędne znakiem minus, to znaczy jak idziemy w tę stronę, to idziemy w kierunku ujemnych współrzędnych x. No jesteśmy na wysokości początku układu współrzędnych, czyli współrzędna y będzie równa 0. No i wreszcie ten punkt tym razem współrzędna x będzie równa 0, dlatego że nie przesunęliśmy się ani trochę w prawo, ani trochę w lewo. Natomiast przesunęliśmy się o jedną jednostkę w dół, czyli w kierunku ujemnym na oś Y, czyli współrzędna tego punktu będzie minus 1, współrzędna Y. No dobrze, no ale film miał być o funkcjach trygonometrycznych. Na razie nawet nie ma tutaj żadnych kątów. No więc ja teraz zdefiniuję, w jaki sposób mierzymy kąty w układzie współrzędnych. Więc przede wszystkim, to jest taka pewna konwencja. Którą jednak trzeba znać, bo wszyscy tej konwencji we wszystkich podręcznikach używają. Kąty mierzymy zaczynając od osi x, a konkretnie od dodatniej półprostej na tej osi x, czyli od tej półprostej, nie od tej, która jest w kierunku ujemnym. I następnie możemy narysować sobie ramię kąta, na przykład ja tutaj narysuję. Takie drugie ramię kąta, to końcowe. No i teraz kąty mierzymy w ten sposób, że zaczynamy od tej półprostej, i teraz taki kąt mierzony w tę stronę to będzie kąt dodatni. To jest pewna konwencja, że jeżeli mierzymy kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to taki kąt nazywa się kątem dodatnim. Gdybyśmy zaczęli od tej półprostej i poszli w przeciwną stronę, czyli mierzylibyśmy kąt, w takim kierunku to taki kąt nazwalibyśmy ujemnym no to jest pewna konwencja że kąty mierzone przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nazywają ją się dodatnie a kąty mierzone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara nazywają się ujemne no i teraz ten nasz kąt nazwiemy sobie na przykład teta no, i mamy to początkowe ramię tutaj zaznaczone pomarańczowo, i mamy to końcowe ramię kąta zaznaczone tutaj tym takim kolorem jasno-niebieskim, i ono przecina nasz okrąg jednostkowy w jakimś punkcie. W tym punkcie. No, i powiedzmy, że współrzędne tego punktu oznaczę sobie jako A i B. No, i teraz chciałbym obliczyć funkcje trygonometryczne tego kąta Teta, czy jakoś je zdefiniować. Jedyne co potrafi jak do tej pory, to potrafię obliczać funkcje trygonometryczne, ich wartości, jako stosunki długości pewnych boków w trójkącie prostokątnym. Tutaj chcemy tę definicję rozszerzyć, ale na razie jeszcze nie wiemy jak. No więc narysujmy sobie trójkąt prostokątny. No, żeby mieć tutaj trójkąt prostokątny, to musimy dorysować jeszcze jeden bok tego trójkąta, bo dwa już mamy. Powiedzmy, że to jest taki odcinek pionowy, równoległy do osi Y, czyli znajdujący się pod kątem prostym do osi X. No i teraz ten kąt teta. Jest już kątem w trójkącie prostokątnym. Więc mogę napisać, jakie są wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta, wyrażając je jako stosunki długości odpowiednich boków. No dobrze, a jakie są długości tych boków? Zacznijmy od przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna to jest odległość od tego punktu do tego punktu, ma długość 1. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że okrąg jest jednostkowy, a zatem odległość od jego środka do dowolnego punktu na obwodzie jest zawsze równa 1 bo to jest po prostu długość promienia tego okręgu. A ta przeciwprostokątna tak się składa, że to jest dokładnie promień okręgu. Dobrze. Teraz jaka jest długość tej przyprostokątnej zielonej? No, popatrzmy, jakie są współrzędne tego punktu przecięcia naszego końcowego ramienia kąta z okręgiem jednostkowym. Co to oznacza, że tu współrzędne są równe a i b. No to oznacza, że na przykład na Y tego punktu przecięcia jest równa B. Czyli długość tego odcinka to jest po prostu B. No dobrze. A jaka jest długość drugiej przyprostokątnej, którą teraz tutaj na żółto powiedzmy przemaluję? No tym razem długość tego odcinka jest równa po prostu A. Dlatego, że współrzędna X tego punktu przecięcia jest równa A, czyli długość tego odcinka jest równa po prostu A. No dobrze, no to teraz napiszmy sobie, jakie są wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta teta. Powiedzmy, że zaczniemy od cosinusa. Angielskojęzyczne dzieci mają taką mnemotechniczną regułkę SOKA TOA, o której tutaj już w którymś filmie mówiłem. Jak ktoś lubi, to może sobie jej użyć do zapamiętania tych stosunków. Tak czy inaczej, trzeba pamiętać, że cosinus to jest stosunek przy prostokątnej przyległej. Czyli tej, która przylega do naszego kąta teta, której długość wynosi a, do przeciwprostokątnej, a długość przeciwprostokątnej wynosi 1. Czyli w tym wypadku kosinus naszego kąta θ jest równy po prostu a. No dobrze, a co z sinusem? No wiemy, że sinus kąta to jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej, czyli w tym wypadku tej, która ma długość b do długości przeciwprostokątnej, której długość wynosi 1, czyli sinus naszego kąta teta będzie równy po prostu b. Czyli widzimy, że współrzędne tego punktu przecięcia to jest po prostu cosinus teta sinus teta. Takie są współrzędne przecięcia tego dru drugiego ramienia naszego kąta, końcowego ramienia naszego kąta, z okręgiem jednostkowym. Więc możemy użyć tego jako definicji sinusa i cosinusa. Czyli napiszemy sobie taką definicję, że cosinus kąta teta to jest po prostu x, że sinus kąta teta to jest po prostu y. Gdzie x y to są współrzędne przecięcia przecięcia końcowego ramienia kąta kąta z okręgiem jednostkowym. Jednostkowym. No i podobnie możemy zdefiniować tangens, no bo wiemy, że tangens kąta teta, no to wiemy już z trójkąta prostokątnego, że to jest sinus kąta teta przez kosinus Kąta teta. O tutaj widzę, że nie napisałem teta. Czyli to jest po prostu Y przez X. No i to są definicje funkcji trygonometrycznych ok za pomocą okręgu jednostkowego. Teraz, jaka jest przewaga tych definicji nad tymi, które mieliśmy wcześniej. No one oczywiście są pewnym uogólnieniem, one się pokrywają dla trójkąta prostokątnego no bo nawet z tego skorzystaliśmy ale one nam pozwolą obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów teta które są większe niż 90 stopni albo są ujemne no bo jak ograniczeni jesteśmy trójkątem prostokątnym no to możemy narysować sobie trójkąt prostokątny powiedzmy że tutaj mamy jakiś kąt jak chcę mieć kąt większy no to muszę narysować taki trójkąt tu jest większy kąt i mogę rysować potem coraz wyższe te trójkąty ale Nigdy nie dojdę do kąta, którego miara jest 90 stopni albo większa. Jeżeli chcę, żeby ten kąt był kątem w trójkącie prostokątnym. Natomiast tutaj tego typu kąty mogę sobie rysować dowolne i będę miał zawsze jakieś przecięcie z okręgiem jednostkowym. W następnych filmach pokażę wam, jak można tę definicję wykorzystać do obliczania wartości funkcji trygonometrycznych kątów